Aldono, tym razem spotykamy się z okazji wydania Twojej najnowszej książki Saga Niewoli. Powiedz, co to jest za książka, o czym ona opowiada i czy to jest Twoja pierwsza debiutancka książka? Słuchaj, no właśnie, to jest moja debiutancka książka i powstała trochę w nietypowych warunkach, ponieważ jak wiemy, rok temu pandemia i więc zamknięty był show biznes i generalnie się nudziłam w domu. A że jestem po historii, nie wiem, czy wiesz. Wiem, jesteś magistrem historii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza z Poznania. No to dzięki Ci bardzo, że wiesz o tym. I generalnie zawsze sobie marzyłam o tym, żeby napisać jakąś powieść historyczną opartą na jakichś faktach. I myślałam, że będę to robić na emeryturce. Ale się okazało, że pandemia to przyspieszyła i rok temu, siedząc w domu, zaczęłam zbierać materiały, najpierw przez internet, potem trochę w bibliotekach, ale przede wszystkim rozmawiając z moją rodziną, bo to jest historia mojego pradziadka i mojej prababci z Wielkopolski. To było małżeństwo mieszane, polsko-niemieckie, więc poznamy tutaj też takie sytuacje, jak mogło się zachowywać, jak byli odbierani przez społeczeństwo w Polsce, w zaborze pruskim, małżeństwo polsko-niemieckie, no bo to był mezalians. Ani jedna, ani druga grupa, rodzina nie była z tego zadowolona. Oczywiście 20% to jest faktów historycznych, takiej z mojej rodziny. Dużo jest wątków historycznych, z czego się dużo dowiecie, takich edukacyjnych, no a reszta to moja fantazja. No właśnie, miałem okazję tutaj zasięgnąć krótkiej recenzji na temat Twojej książki, że główne postacie to są, inaczej mówiąc, Twoi pradziadkowie to są te prawzory tychże głównych postaci. Tak. I powiedz, oczywiście już częściowo odpowiedziałaś na moje następne pytanie, skąd czerpałaś inspiracje, wzory, a z drugiej strony, jak długo siedziałaś nad napisaniem danej pozycji wydawniczej? Wiesz co, biorąc pod uwagę moje siedzenie w internecie, grzebanie w tych, bo generalnie jak ktoś nie wie, to bardzo polecam, są strony, gdzie zamieszczane są akty urodzenia, akty ślubu i akty zgonów wszystkich naszych przodków z XIX wieku. Więc można sobie wejść na tą stronę, pobrać sobie oryginały i na podstawie, jakby to było dla mnie podstawą, że sobie zobaczyłam ich akt ślubu i to mnie też bardzo zainspirowało. Potem na różnych stronach można znaleźć, kuriery poznańskie z XIX wieku i można sobie czytać gazety z tamtych czasów. Więc to też było dla mnie inspiracją, plus byłam 2 albo 3 razy w Wielkopolsce i spotkałam się z rodziną. Więc generalnie biorąc tak wszystko pod uwagę, całe te przygotowanie plus napisanie, to myślę, że za jakieś 8 miesięcy. Czyli to jest nie tylko powieść, ale powieść inspirowana prawdziwymi dokumentami tak naprawdę. Tak, czyli ty musiałeś całą tą ciężką pracę jako dokumentalista przerobić. Tak, bo to nie jest tylko taka powieść historyczna, że będzie tylko o miłości, o zdradach i tak dalej, tylko będzie tam dużo wątków historycznych, o których się dowiecie. Na przykład ja pochodzę no właśnie z Wielkopolski, więc chciałam, żeby ta saga rodzinna była z Wielkopolski. Trochę taka konkurencja do stulecia winnych. Z Albeną Grabowską się bardzo dobrze znamy. I tak sobie pomyślałam. Ona napisała sagę rodzinną z Mazowsza, z okolic Warszawy. No to ja zrobię z moich rejonów, z Wielkopolski. Więc trochę się tym inspirowałam. Oczywiście w żaden sposób jej nie okradałam z pomysłów, bo to są moje pomysły. I pierwsza część to jest właśnie pierwsza część, ale będzie jeszcze druga i trzecia. A powiedz, Aldono, a na co dzień my Ciebie znamy jako i PR-owca, i jako menadżera, pracujesz w branży show biznesu. Skąd pomysł, aby oficjalną premierę książki zrobić nie w Warszawie, a jednak w tamtych swoich stronach rodzinnych i ściągnąć tam od groma gwiazd, celebrytów, no i cały świat show biznesu? Tak, to było moim marzeniem, żeby zdążyć z premierą tej książki i zrobić ją na polu po żniwach. I te pole, na którym ja zrobiłam tą premierę, było pole, na którym pracowała moja prababcia i mój pradziadek. Pracowali obydwoje. Oni tam kosili te zboże w XIX wieku, a teraz ja, powiedzmy tam 100 lat później, robię tam imprezę.
promującą właśnie tą książkę. Więc to było takie symboliczne, ale w tym Radomicku, w tej miejscowości, gdzie rozgrywa się akcja, ale nie tylko, w tym domu moich pradziadków mieszka następne pokolenie. Więc generalnie można się przejść śladami sagi niewoli. Gdzie możemy nabyć daną książkę? Książkę najlepiej zamówić na Empik, Empik.com, zamawiając przez internet, ale mamy dostępny też audiobook, który czyta Laura Breszka, no i mamy oczywiście e-book. I będę miała spotkania w całej Polsce, więc zapraszam. Czy już rozpoczęłaś pracę nad drugą częścią książki Saga Niewoli? Tak, już jestem w drugiej części. Teraz siedzę na etapie I wojny światowej. Więc jest bardzo śmiesznie, bo zapisałam się na wszystkie fora na Facebooku I wojny światowej i zadaję różne pytania facetom, którzy tam siedzą i są zaskoczeni, że dziewczyna, kobieta, słuchaj, zadaje jakieś pytanie na temat jakiejś bitwy. Ale mówię, potrzebne mi to jest do mojego materiału, do tego. I oni mi też podrzucają fajne historie, fajne ciekawostki, które tutaj ujmę. Na samo zakończenie, czy przewidujesz spotkania autorskie dla potencjalnych czytelników, czy to w Warszawie, czy w całym kraju? Zapraszam 18 września w Lidzbarku Warmińskim, 23 w Poznaniu, potem będzie Opole, Śmigiel, bo Śmigiel jest bardzo blisko Radomicka, więc oni chcą w bibliotece zrobić. W Śmiglu też się rozgrywa akcja. W Lublinie chcę zrobić, ponieważ recenzję napisała mi tej książki Kasia Bujakiewicz, która jest moją koleżanką z Wielkopolski i chcemy zrobić też w Lublinie, żeby Kaśka mogła przyjść na takie spotkanie, bo ona tam mieszka i przeczytać.